Witamy Państwa w pierwszym wydaniu Pact TV. To pierwszy w kraju program podejmujący temat współpracy samorządu, mieszkańców i organizacji pozarządowych, powstający w ramach projektu Pact.com.org, realizowanego przez Fundację na rzecz Kolegium Polonikum i Gminę Krosno-Odrzańskie. Po co i jak współpracować, będziemy mówić dziś i w kolejnych odcinkach. Wszyscy chcieliby, żeby imprezy miejskie były atrakcyjne, barwne i ciekawe. Najczęściej przygotowują je ośrodki kultury. Kultura to właśnie jeden z obszarów, w którym współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi mogłaby przynieść więcej korzyści wszystkim mieszkańcom. Dzisiaj na rynku gminy Krosno-Odrzańskie jest kilka organizacji pozarządowych, które działają w zakresie kultury i mają w swoich zadaniach statutowych zadania, które wpisują się właściwie może nie całkowicie, ale w dużej części w to, co jest potrzebne przy zorganizowaniu tego typu imprezy. Jaką imprezę gmina chętnie oddałaby w ręce trzeciego sektora? Rozpatrujemy różne możliwości zlecania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Zastanawiałem się nad tym, czy można by było zlecić na przykład organizację gminnych dożynek organizacji pozarządowej. Korzyści takiego rozwiązania widzi Robert Narkun ze Stowarzyszenia Raduszczanka w Starym Raduszcu. Organizacje pozarządowe mają swój potencjał i są w stanie czasami niektóre zadania, takie między innymi jak organizacje dożynek, wykonać równie dobrze, a czasami też taniej. Jakie jest Krosno-Odrzańskie? Jakie może być za 20 lat? Przedstawiciele władz miasta i lokalnych organizacji pozarządowych odpowiadali na te i inne pytania podczas wspólnych warsztatów. Przyglądali się swojemu miastu w nietypowy sposób. Podczas jednego z zadań szukali potencjału, który można wykorzystać do rozwoju miasta. Jakie są zasoby gminy? Oczywiście tereny inwestycyjne, które tutaj mniej więcej tak ujęliśmy. Dobre zniżki dla inwestorów, żeby przychodziły. Chcielibyśmy spiąć może nawet nie dwa sektory, ale trzy sektory. Tereny zielone, które mamy wokół gminy w bardzo dużych ilościach. Wykorzystanie całego terenu, który jest w okolicach właśnie mostu i portu, żeby jakiś taki bulwar powstał, stworzenie jakiegoś miejsca takiego, że można było smacznie zjeść, żeby wycieczki, które przypłyną do nas, do Krosna, żeby to była nasza wizytówka. Nieco inaczej spojrzała na Krosno Grupa Trzecia. Wyobraziła je sobie jako ludzika. Ja bym nie zaczęła od ludzika, tylko bym zaczęła od tego koła zębatego i tego, co się w nim zawiera, ponieważ to ma stanowić jeden mechanizm, który ma dobrze funkcjonować. I rzeczywiście ten ludzik, którego narysowaliśmy, ma symbolizować głowa, wiedza i doświadczenie, korpus, serce, które ma symbolizować miłość do Krosna i korpus, czyli wszyscy mieszkańcy Krosna, nasza społeczność. Nogi jakby podstawa naszej gminy. Na każdym plakacie jako potencjał wskazani zostali mieszkańcy Krosna, szczególnie osoby starsze i młodzież. W ten nieszablonowy sposób powstała robocza diagnoza społeczna Krosno-Odrzańskiego. Jest ona punktem wyjścia do szukania nowych możliwości. Diagnoza nie musi być długim, nudnym dokumentem. Przekonuje o tym Marta Lewandowska. W tym wszystkim znalazły się bardzo wnikliwe, bardzo szczere i być może nieoczywiste na pierwszy rzut oka elementy do diagnozy. To oczywiście może być baza do potem już do dołożenia innych narzędzi, weryfikacji tych diagnoz, szukania przyczyn różnych zjawisk, które obserwujemy. Natomiast tak naprawdę metody, które czasem te socjologiczne, tak badawcze, które nam się wydają takie trudne i w ogóle oderwane od rzeczywistości, no właśnie, bo one czasem są oderwane. Rzeczywistości. Kto lepiej wie, jak u nas jest, niż my sami. Diagnoza to pierwszy element paktu współpracy, innowacyjnego narzędzia, które ma pomagać samorządom lepiej współpracować z mieszkańcami. Po raz pierwszy jest ono wdrażane właśnie w Krośnie-Odrzańskim. W marcu rozpoczął spotkania zespół złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz miasta i jednostek miejskich. Celem spotkań jest wypracowanie założeń wieloletniego programu współpracy gminy Krosno-Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach, takich jak na przykład edukacja, turystyka, zdrowie. Najbardziej zależy nam na tym, żeby to był zespół złożony z takich ludzi, którzy wiedzą, czego potrzeba całej gminie. Dlatego właśnie zespół nosi nazwę partycypacyjnego. Uczestnictwo w nim szerokiego grona organizacji pozarządowych to szansa na stworzenie długofalowego planu. Taka jest właśnie rola programu. Nie myślimy, co zrobić tu i teraz, żeby załatać dziurę, tylko chcemy spojrzeć troszeczkę dalej, czyli chcemy wyjść od tego miejsca, w którym chcemy być, czyli zobaczyć tą zmianę za kilka lat.
Członkowie zespołu chcieliby stworzyć program, który będzie wskazywał kierunki rozwoju gminy krosnodrzańskie. Kwestii do poruszenia jest naprawdę wiele, a jeżeli tutaj będzie tak zwana burza mózgów, to mi się wydaje, że wypracujemy takie działania i takie tezy, że, które nam ułatwią życie. Spotkania zespołu partycypacyjnego to kolejny z elementów wdrażania innowacyjnego narzędzia wspierania współpracy organizacji pozarządowych i samorządu o nazwie Pakt Współpracy. Spotkania potrwają do końca czerwca. Krosno Odrzańskie powinno rozwijać się w kierunku turystyki, a nie gospodarki, rozumiane jako przemysł. Nad taką tezą dyskutowali uczestnicy pierwszej debaty oksfordzkiej w Krośnie Odrzańskim. Debata to inaczej walka słowna na argumenty tych, którzy są za i tych, którzy są przeciw postawionej tezie. Celem debaty nie jest rozstrzygnięcie, która ze stron tak naprawdę ma rację. Celem tej debaty jest przyjrzenie się wszystkim argumentom, które stoją po stronie propozycji, po stronie opozycji oraz zastanowienie się nad ich sensownością. Obie drużyny były dobrze uzbrojone w argumenty. Hasłowo ujmując, trzy najważniejsze argumenty naszej strony to jest perspektywa, perspektywiczność tej branży, tej dziedziny ludzkiego życia, ekologia i rozwój w równowadze z naturą i zdrowie. Działania jednak turystyczne, jakkolwiek nie odczytywać, to są jednak działania ku zdrowiu, a to poprawia nie tylko kondycję, ale też zmniejsza konieczność wydatków na ludzi, którzy chorują długo na choroby przewlekłe. Takie argumenty przedstawiła strona proponująca tezę stawiającą na rozwój miasta zdecydowanie w kierunku turystyki. A co na to przeciwnicy? Najważniejsze argumenty przeciw tezie to jest przede wszystkim to, że musimy mieć pieniądze na to, żeby móc je wydawać i móc spędzać mile czas. Musimy najpierw na to zarobić. Kolejnym argumentem są miejsca pracy, które niestety w przypadku turystyki są sezonowe, a w przypadku przemysłu jest to stała pewna praca. A trzecia rzecz. Może nie jest to zaprzeczenie tezy, ale samo to, że rozmawiamy o tym, pobudza nas wszystkich do jakiegoś działania, co może skutkować też przyniesieniem tylko samych pozytywów co do podejmowania takich decyzji. Decyzję o tym, kto był najbardziej przekonujący, podjęła publiczność. Więcej osób dało się przekonać stronie przeciwników tezy. Jednak to nie zwycięstwo jest w debacie najważniejsze. Początek tego, że ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą, jest najważniejszy, także chyba nie ma tej zwycięzców, ani wygranych, ani przegranych. Po prostu sama debata jest sukcesem dla nas wszystkich. Badanie efektywności społecznej i ekonomicznej nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli odnosi się do zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Jednak umiejętne zbadanie tego, komu i w jakiej formie zlecać zadania publiczne, powinno interesować każdy samorząd. Narzędzie służące temu celowi jest jednym z elementów Paktu Współpracy. Jak każdy produkt, było testowane przez grupę użytkowników z Krosna Odrzańskiego. Ma ono postać pliku arkusza kalkulacyjnego. Sprawdzamy efektywność prowadzonych działań i ich jakość w wyniku kontraktacji, ale żeby to sprawdzić, najpierw trzeba wprowadzić dane podmiotu, czyli wybrać podmiot i zdecydować, czy przydzielać wykonanie jakiegoś zadania podmiotowi, czy też wykonać samodzielnie jako samorząd. Do porównania wybrano prowadzenie jednosekcyjnego klubu sportowego. Czy lepiej, żeby samorząd realizował to zadanie samemu, czy zlecił je klubowi sportowemu? Za przykład posłużył siatkarski klub sportowy Tęcza Krosno-Odrzańskie. Nie mieliśmy problemu z uzyskaniem jakichkolwiek danych, które potrzebne nam były do wypełnienia tego arkusza. Część potrzebnych informacji to dane ilościowe, zaczerpnięte ze sprawozdań, które organizacje pozarządowe składają po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Część to subiektywne dane polegające na przykład wartościowaniu wpływu, na jaki realizacja zadania może mieć na podmiot. Daje to możliwość uwzględnienia lokalnej specyfiki. Taka moja sugestia, dobrze, jeżeli faktycznie narzędzie wypełniane jest może nie osobiście, ale korzystając z sugestii nawet kilku osób, które czasami mogą mieć trochę inne zdanie czy inną ocenę pewnych czynników. Po zbadaniu tego, któremu podmiotowi warto powierzyć realizację zadania, można przejść do kolejnego modułu, który zakłada zbadanie efektywności i jakości realizowanego zadania. Jest to przydatne zwłaszcza w odniesieniu do kontraktowania usług publicznych, czyli powierzenia ich realizacji na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy. Jak widać, wprowadzenie danych do narzędzia wymaga nieco pracy, jednak pytania sformułowane są jasno, a wyniki przedstawione bardzo czytelnie. Czy tego rodzaju narzędzie jest przydatne dla samorządów?
Z całą pewnością warto korzystać z tego narzędzia w zakresie oceny, czy przekazywać zadanie, czy nie. Czasami jest tak, że samorządy zupełnie nie zastanawiają się nad tym, czy warto przekazać zadanie, realizują je same, a pytania, które są zawarte w tej części formuły dotyczącej wyboru podmiotu, są pytaniami, które samorządy sobie często nie zadają. Okazja do zadania pytań, których sobie nie zadajemy, szczególnie w małych samorządach, bo czasami bardziej towarzysko przekazujemy, bo uważamy, że tak jest dobrze, a może wcale tak dobrze nie jest. Warto posłużyć się narzędziem do badania efektywności społecznej i ekonomicznej, żeby sprawdzić, co można zrobić lepiej, efektywniej, taniej. W tym pomaga Pakt Współpracy. Program powstał w ramach projektu Pakt.com.org, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.